Sobota 5 sierpnia do godziny 10 nie było po co wychodzić z namiotu. Całą noc padał deszcz, a czasami lało. Nie było żadnej przerwy. Teraz co? 10:07. Opady ustają. No i tak jak w prognozie pogody jest, do godziny 13 powinno przestać padać. Zacznie wszystko wysychać. I tak będzie do jutra. Ja się bardzo cieszę, ponieważ jutro się zwijam stąd raniutko. No i jest bardzo duża szansa, że suchy dojadę na ostatni kemping tej wyprawy pod Wenecją. Dzisiaj w planie rejs na wyspę Murano, czyli zupełnie w drugą stronę niż Wenecja. Tam, gdzie są te słynne huty szkła. No a później jakiś mały spacerek rowerowy lokalnie na zasadzie pożegnania z terenem, bo to już jest ostatni dzień na tym kempingu. A w międzyczasie robimy kawkę poranną. Lecę na przystanek. Nieźle popadało. Włosi chyba nie są mistrzami montowania studzienek odpływowych. Tak wygląda ulica po solidnych opadach deszczu. Teraz trzeba się odsunąć, bo chyba samochód jedzie. Ten przykład pokazuje skalę opadów deszczu minionej nocy. Wylądowałem na wyspie Murano. To nie wada obiektywu, ta wieża jest naprawdę krzywa.
tłok nieco mniejszy niż w Wenecji, ale i tak jest dużo ludzi i mam wrażenie, że jest coraz więcej Polaków. Kierunek Murano. Setki sklepów i w każdym sklepie wyroby ze szkła. W końcu ta wyspa z tego słynie. Własnym życiem. Nie polecam nikomu, kto ma chorobę morską. Kupuję jak